jak budować trwały dialog między Polską i Litwą, uwzględniając w nim aspiracje polityczne, gospodarcze i kulturowe obu krajów. Dlaczego dobre relacje polsko-litewskie są tak istotne nie tylko na poziomie narodowym, ale także regionalnym i międzynarodowym? O tym rozmawiać będę z Rimvydasem Valatką, litewskim dziennikarzem, publicystą i politykiem, jednym z sygnatariuszy aktu odrodzenia niepodległości państwa litewskiego z 11 marca 1990 roku, byłym posłem na Sejm Republiki Litewskiej, wieloletnim zastępcą redaktora naczelnego krajowego dziennika Lietuvos Rytas, od 2012 roku wiceprzewodniczącym Polsko-Litewskiego Forum Dialogu i Współpracy imienia Jerzego Giedroycia. Dzień dobry, labadiana Jums. Dzień dobry, labadiana. Samo knigę ja... W książce Kamień Jagielły Polska próbuje pan rozgryźć polską mentalność. Co lubi, ceni pan w Polakach? Dążenie do wolności. My, Litwini, powinniśmy uczyć się od Polaków dążenia do wolności. Kiedyś było ono czymś powszechnym. Zarówno w Wielkim Księstwie Litewskim, jak i w Polsce ludzie cenili wolność ponad wszystko. Może nawet był taki moment, że na przykład w Powstaniu Styczniowym walczyło więcej Litwinów. Ale Polacy i po powstaniach, i później w XX wieku potrafili zdziałać cuda w dążeniu do wolności. Powiedziałbym, że część zasług za to, że Litwa stała się wolna w latach 90. ubiegłego wieku, należy przypisać polskim robotnikom Solidarności i w ogóle polskim intelektualistom, którzy w 1989 roku zrobili wszystko, co w ich mocy, aby ich kraj wyzwolił się spod rządów komunizmu. A teraz, jakie różnice widzi pan między Litwinami a Polakami? Co nas dzieli? Jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, nieumiejętność czytania historii. Litwini bardziej niż Polacy nie potrafią w sposób współczesny odczytać historii. Ale poza tym jesteśmy bardzo podobni. Jeśli weźmiemy rządy po 1990 roku, na przemian powielaliśmy swoje błędy, na przykład dopuszczając do władzy kogoś, kto nie ma wystarczającej wiedzy, by ten urząd objąć. Pod tym względem mamy bardzo podobną mentalność. Ne visai protingus išrinkdami tai Lenkai mus kopijuodavo. Ir šitoj srity mūsų mentalitetas yra labai panašus. Czy możemy zatem stwierdzić, że elity polityczne na Litwie i w Polsce są również podobne? Czy jednak się różnią? Różnice oczywiście są. Potencjał Polski jest znacznie większy. Jeśli weźmiemy pod uwagę obecną warstwę opozycyjną na Litwie, intelektualistów tam prawie nie dostrzeżemy. Ci ostatni są wśród liberałów, konserwatystów, wolnościowców. Ale w partii chłopów i podobnych już ich nie znajdziemy. Podczas gdy w Polsce, w rządzie, który teraz odchodzi, intelektualiści stanowili część nie mniejszą niż wśród tych, którzy władzę obejmują, niż wśród liberałów. To jest zasadnicza różnica. Istnieje wiele stereotypów dotyczących relacji polsko-litewskich. Czy dobrze się znamy? Czy Litwini dobrze znają Polaków i odwrotnie? Czy Polacy dobrze znają Litwinów? Mówimy tu o dwóch poziomach. Pierwszy, ogólnonarodowy, i na tym poziomie statystyczny Litwin prawdopodobnie myśli, że wie wszystko o Polakach. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w przypadku statystycznego Polaka. Pewnie ma też stereotypowy obraz Litwinów. Jednak są tacy, zarówno na Litwie, jak i w Polsce, którzy naprawdę dobrze znają Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce. Sama przyjemność z takimi osobami usiąść do stołu, podyskutować. Na przykład do podobnej rozmowy z Amerykaninem, Niemcem czy Francuzem potrzebujesz dużo kontekstu. Trzeba wszystko wyjaśnić, żeby coś powiedzieć i żeby to coś było prawidłowo odebrane.
Przy biesiadzie z Polakami takie konteksty nie są potrzebne. Rozmowa dotyczy meritum. Tak naprawdę po obu stronach jest wielu intelektualistów, pisarzy, dziennikarzy, którzy interesują się nawzajem swoimi sprawami, którzy czytają, w tym literaturę. Zarówno Litwini, jak i Polacy mieli w swojej historii wiele trudnych momentów, utratę niepodległości. Jak to wpłynęło na tożsamość naszych narodów? Różnie. Po pierwsze, miało to wpływ na gospodarkę. Gdybyśmy nie stracili naszego wspólnego państwa, Rzeczypospolitej obojga narodów, ekonomicznie żylibyśmy dziś ze średnią niemiecką albo nawet wyższą. To duża strata. Po drugie, mielibyśmy dużo więcej inteligentnych ludzi, bo wrogowie przede wszystkim wytępiali tych najinteligentniejszych, najmądrzejszych. Ostatecznie spora ich liczba wyemigrowała. Na przykład ponad milion osób pochodzenia litewskiego wyemigrowało za ocean do Ameryki. Co trzecia osoba z Polski do Stanów wyemigrowało około 10 milionów. Wyobraźmy sobie więc, gdyby wszyscy ci ludzie tworzyli Litwę i Polskę, jak piękne, jak wspaniałe byłyby te kraje i jak bogate by były. Z pewnością nie bylibyśmy gorsi od Niemiec. Tymczasem cały czas musieliśmy się ukrywać, czekając na moment, w którym powstaniemy. To wszystko stanowiło wyraźny ślad w naszej świadomości. XVIII-XIX wiek. Jedno powstanie, drugie powstanie, trzecie powstanie. A potem wojny, ucisk komunistyczny, okupacja. To wszystko zostawiło ślady w naszym myśleniu. Zarówno Litwini, jak i Polacy wciąż szukają między sobą wrogów, zdrajców. Nie potrafiliśmy się rozliczyć z przeszłością. Cały czas jesteśmy na niej skupieni. I ten straszny stan rzeczy hamuje kreatywność. Ponieważ ogromne pokłady energii narodu, zarówno polskiego, jak i litewskiego, poświęca się na ustalenie, kto jest prawdziwym Polakiem, a kto prawdziwym Litwinem. Kto kocha Litwę, a kto Polskę. Na jakim etapie są obecnie relacje między Litwą a Polską? Trudno powiedzieć. Bardzo żałuję, że po stronie litewskiej brakuje postaci przykładających się do budowy takich relacji, na przykład jak kiedyś Adamkus. On rozumiał, czym jest Polska, znał język polski i otaczał się doradcami w szerokim tego słowa znaczeniu, zarówno ze środowiska akademickiego, jak i dziennikarskiego. Rozumiał, czym jest Polska. Na przykład obecny prezydent, który pozostaje w relacjach z polskim prezydentem i elitą, nie łapie się na żadne rzeczy, do których można by było przypiąć etykietę tu jest obszar dla intelektualistów, a tu dla historyków. Formalne relacje są dobre. Jest wiele obszarów do ich realizowania. Na ile są one głębokie i na ile są przekazywane przez prezydenta obywatela? Tu pytanie. Lepiej by było, gdyby przynajmniej po stronie litewskiej były traktowane poważnie. Ale wrażenie jest takie, że prezydenci Andrzej Duda i nasz Gitanas Nausėda dobrze się dogadują. Tak, ale dla przykładu mógłbym tu przytoczyć nieco komiczną sytuację. Spotkanie Dudy, Zełenskiego i Nausedy. Większość rozmów odbywa się szeptem między Zełenskim a Dudą, a nasz prezydent, że tak powiem, stoi i ziewa. Dlatego, że nie mówi po polsku? To akurat chyba nie jest najważniejsze, bo prezydenci mają tłumaczy. Ale kiedy nie ma nic do powiedzenia, przybiera się twarz inteligentnego człowieka i milczy się w inteligentny sposób. Kiedy myślę o czasach Adamkusa, Adamkus był swego rodzaju moderatorem między Lechem Kaczyńskim, między Kwaśniewskim, między przywódcami europejskimi i innymi. Pod tym względem wiele straciliśmy. Nie da się nic zrobić. A jednak nasz prezydent cieszy się sporym poparciem. Jak to wytłumaczyć? Ludzie nie są logiczni, ludzie są psychologiczni. Czyli góry biorą emocje. Tak, tylko emocje.
Jaką rolę obecnie nasze kraje, Polska i Litwa, odgrywają w polityce regionalnej i globalnej? W wymiarze globalnym trudno jest mówić o jakimś bezpośrednim znaczeniu, ale faktem jest, że życie pokazało, że Polska i Litwa, które stale podkreślały agresywność Rosji i realne zagrożenie tą agresją, miały rację. W regionie, w Europie jesteśmy ważni, bo teraz już nikt nie będzie mógł machnąć ręką. Och, ci Polacy, ci Bałtowie, stale o tym samym, a z Rosją przecież da się żyć. Nagle Scholz, a nawet Portugalczycy, dla których słowo propaganda wciąż nie ma negatywnych konotacji, zrozumieli, że z Rosją nie ma żartów. Szkoda, że nasze gospodarki nie są tak potężne jak gospodarki Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Nie możemy rozwiązać sprawy, powiedzmy, rosyjskiej agresji na Ukrainie bez nich, tak jak powinna zostać rozwiązana. Rosjos agresijos Ukrainoje reikalo taip, kaip reikėtų, kaip jau jį reikėjo išspręsti. Czyli jak? Jeigu Litwa i Polska powinny wyprodukować F-16 do odpierania ataków i przekazać je Ukraińcom, nie tej jesieni, ale na przykład wiosną ubiegłego roku. Gdybyśmy mieli myśliwce, dalibyśmy je na początku wojny i moim zdaniem, gdyby Ukraińcy otrzymali całą broń, którą otrzymują teraz i w większych ilościach mogliby być na Krymie lub w jego pobliżu w listopadzie ubiegłego roku. A teraz Ukraina jest na skraju wyczerpania. Patrzymy na liczbę Rosjan, którzy giną 300 i cieszymy się. Ale musimy pamiętać, że giną również Ukraińcy. I jeśli w przypadku Rosji ginie wielu jeńców, ludzi niewykształconych, alkoholików i tym podobnych z peryferii, to armia ukraińska składała się początkowo z bardzo dużej liczby ochotników, bardzo dużej liczby inteligentnych ludzi, jak choćby dowódca kompanii, profesor Mediewista, który pisze także o Polsce i Litwie. Prawdopodobnie jest najlepszym mediewistą, a walczył pół roku pod Bachmutem, pod Limanem. Dzięki Bogu jeszcze żyje. Ale ilu takich ludzi, pisarzy, gwiazd sportu, aktorów, reżyserów, ilu z nich już nie żyje? Zasoby ludzkie Ukrainy kurczą się, gwałtownie. Rosja ma 4 razy więcej zasobów, tak więc gdybyśmy mieli inną, potężniejszą gospodarkę, być może wojny już by nie było. Czy pana zdaniem Ukraina ma jakąkolwiek szansę na przeciwstawienie się Rosji? Jeśli Zachód nie zmieni swojego nastawienia, to obawiam się, nawet nie potrafię sobie wyobrazić, co może się zdarzyć. W pewnym momencie wojna staje się rutyną. Trwa kolejne 4-5 lat. Pojawiają się informacje, że w Rosji w bardzo szybkim tempie budowane są fabryki sprzętu wojskowego. Rosjanie borykają się z ogromnym niedoborem pocisków artyleryjskich. Gdyby nie Korea Północna, nie mieliby już czym strzelać. Jak dotąd, trudno im nadrobić wystrzelone pociski, ale je produkują. Jeśli wybudują kolejną fabrykę, będą produkować więcej. A Unia Europejska? Nasz minister słusznie zauważył. Korea Północna przekazała rosyjskiej armii 350 tysięcy pocisków w ciągu miesiąca, podczas gdy Unia Europejska przekazała tylko 300 tysięcy z obiecanego miliona. Na razie odsuwam od siebie czarne myśli. A jak pan, jako historyk, bo jest pan historykiem z wykształcenia, odpowie na pytanie, jak w ogóle doszło do wojny na Ukrainie? Czy historia Rosji nie pokazuje, że przez cały czas torowała sobie drogę do totalitaryzmu? Historia Rosji tak naprawdę rozpoczyna się od Piotra Wielkiego. Do czasów Piotra Wielkiego nie było jako takiego kraju jak Rosja. Było Wielkie Księstwo Moskiewskie. Ogłosił Rosję, ogłosił ją imperium i od 1700 lat Rosja jest w stanie wojny. Tak naprawdę w swojej historii Wielkie Księstwo Litewskie najwięcej wojen stoczyło właśnie z Moskwą.
Rosja jest największym krajem na świecie pod względem powierzchni. Tak, ale większość tych ziem jest wykarczowana przez koczowniczych nomadów. Wsie są puste. Miasta na Syberii to miasta widma. Zresztą na Syberii mieszka tylko 12 milionów ludzi. Kiedyś i ja łudziłem się, że Rosja będzie inna. W latach 90. pierwszy rok rządów Jelcyna. Kiedy jednak Jelcyn rozstrzelał swój parlament bez względu na to, że był komunistyczny, zdałem sobie sprawę, że nic dobrego z tej Rosji nie będzie. A kiedy wyznaczył na swojego następcę człowieka z bezpieki, to był sygnał, że wszystko wróci do poprzedniego stanu. Grįž atgal į tas pačias vėžes. O Lietuvos Lenkai, lietuviams. Czy z perspektywy 30 lat Polacy na Litwie stali się dla Litwinów bardziej swoi, czy jednak bardziej obcy? Bardzo trudne pytanie. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi teraz do głowy, to pewna sytuacja podczas organizacji konnej wyprawy szlakiem miłości Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny. Doktor Zbigniew Siemanowicz opowiadał mi zabawną, ale jednocześnie smutną historię. Ponieważ szlak się rozpoczynał w Solecznikach, przybyło tam mnóstwo przedstawicieli różnych organizacji i zespołów folklorystycznych z Kowna i innych litewskich miast. Opowiada. Jadę i słyszę, jak rozmawiają. Patrzcie, potrafię mówić po litewsku. To wiele o nas mówi. Nieraz wygłaszam swoje poglądy, które dla innych wydają się całkowicie szalone, ale dla mnie zupełnie normalne. Gdyby w każdym regionie i mieście na Litwie było jedno gimnazjum, w którym dzieci mogłyby uczyć się języka polskiego, świadomość byłaby większa. Gdyby zamiast wszystkich Silverstrightisów i Pietarisów umieścić w literaturze XIX wieku tych, którzy pracowali na Litwie, twórców literatury żydowskiej, niemieckiej czy polskiej oraz dzieła, które powstały na Litwie, począwszy od Devaitisa Rodziewiczówny, mielibyśmy zupełnie inne postrzeganie siebie nawzajem. Bohaterowie Orzeszkowej również osadzeni na Litwie. Książka napisana po polsku, ale akcja toczy się na Litwie. Gdybyśmy mieli Miłosza, gdybyśmy mieli Gombrowicza, nie mówiąc o Tadeuszu Konwickim, Józefie Mackiewiczu, Sergiuszu Piaseckim i wielu innych, którzy długo mieszkali na Litwie, mielibyśmy zupełnie inne spojrzenie i rozumienie. Żmudzin prawdopodobnie wie więcej o australijskich aborygenach niż o polskojęzycznym mieszkańcu Jejszyszek. Mój kuzyn napisał rozprawę z anatomii o zagięciach kanałowych zębów. Udowodnił, że zagięcia kanałowe u mieszkańców Solecznik i Szkudów się nie różnią. Jesteśmy jednej krwi. Taka historia. Oczywiście szkoda, że ojcowie naszej niepodległości nie wybrali flagi Witolda Wielkiego na państwową. Gdyby flaga Witolda Wielkiego została państwową, nie byłoby takiego podziału. Polak Solecznicki stał przy niej przez wieki. Żmudzin szedł do powstań pod tym sztandarem, z Witoldem, ze Stefanem Batorym. Przy okazji, wspomniał pan utwór Devaitis. Polska telewizja TVP1 wyemitowała serial na podstawie tej powieści. Naprawdę? Tak, świetny serial na podstawie powieści Rodziewiczówny. Polecam. Świetnie, to z pewnością literatura z kategorii soft. Czytając na przykład dzienniki Gombrowicza, wykonujesz ciężką pracę. Czerpiesz przyjemność z tego, że rozumiesz. Rodziewiczówna i Orzeszkowa to literatura mniej skomplikowana niż powieści naszej Krystyny Sablauskaite, pisane trudnym językiem. Zawsze powtarzam, że Krystyna jest fenomenem. Na Litwie czyta ją więcej osób, niż jest w stanie zrozumieć, co pisarka próbuje przekazać w swoich powieściach. Nes ją skaito daugiau žmonių Lietuvoje, negu realiai gali suprasti tai, ką jį savo romanais nori pasakyti. Może nie docenia pan litewskiego czytelnika? To literatura oparta na materiale historycznym. Długie zdania, po pół strony każde? Nie ma dialogu, ar ne, tai... Brak dialogów. Tłumaczę studentom, że jeśli nie urozmaicają fabuły,
nie wprowadzają dialogów, tracą czytelnika. Dialog jest rzeczą wiążącą, takim spoiwem tekstu. Więc pod tym względem ta literatura nie jest prosta. Ale naukowcy twierdzą, że nasz mózg akurat potrzebuje tej trudniejszej literatury. Ale jest 10% populacji, która tym się zajmuje, żyje z tego i swoim życiem pomaga innym. A właśnie, a ci, którzy czytają książki, rządzą tymi, którzy oglądają telewizję. Czytanie książek odciąga ludzi od telewizora. Czytanie jakiejkolwiek książki to wysiłek. W kwietniu przyszłego roku przypada 30. rocznica relacji polsko-litewskich. Czy pana zdaniem do tego czasu uda się uchwalić ustawę o mniejszościach narodowych? Nasze rządy są trudne do przewidzenia. Proszę sobie wyobrazić, od prawie 30 lat prowadzimy wojnę domową o W. Teraz W jest, ale to twarde polskie EU pozostało na marginesie, choć myślę, że sądy mogą nakazać i uniewinnić i tę literę. Dobrze by było, żeby tak się stało. 10 listopada. Czego życzyłby pan Polakom i Polsce z okazji tego święta? Aby Polacy toczyli polityczne bitwy o to, kto będzie większym demokratą, a nie o to, kto zepchnie Polskę w otchłań przeszłości. A czego z tej okazji życzyłby pan stosunkom polsko-litewskim? Aby nasi przywódcy, nasi rządzący w szerszym sensie, zarówno w Warszawie, jak i w Wilnie, nie patrzyli na nasze relacje w formalny sposób. Spotkaliśmy się, załatwiliśmy. Ale żeby spotykając się, poświęcali czas na omówienie wszystkich kwestii. I jedni, i drudzy byliby zainteresowani tym, co dzieje się w Wilnie, co dzieje się w Warszawie. Żeby nasz prezydent mógł powiedzieć: oglądam ten serial na podstawie Dewajtisa, Rodziewiczówny, jest świetny. A polski prezydent mógłby odpowiedzieć: o, czytam po polsku kolejną powieść Sabalauskaitę albo Herkusa Kunciusa, Ciąga. Żeby to był naprawdę ten sam rodzaj relacji, który istniał między naszymi rodami po Unii Horodelskiej, kiedy szlachta polska przyjmowała szlachtę litewską do swojej rodziny, zawierano sojusze, wspólnie kształcono dzieci. Wtedy naprawdę będzie można powiedzieć, że jesteśmy strategicznymi partnerami. Wtedy wiele zwykłych rodzin zacznie się przyjaźnić, poznawać się nawzajem i obie strony na tym zyskają. Galima bus pasakyti, kad mes esam strateginiai partneriai, tada labai daug paprastų šeimų pradės draugaut, pažinti ir iš to abi pusės ką nors gaus. I miejmy nadzieję, że na litewskiej antenie też ujrzymy Dewajtisa i będzie on lubiany przez Litwinów na Litwie tak samo, jak lubią go Polacy. Tak, jak przed kilkoma laty. Transmitowano bardzo dobry serial o duchu oporu podczas wojny. Bardzo mi się podobał. Nie ukrywał strasznych stron wojny. Chciałbym, aby takich wymian było jak najwięcej. Neslepiantis ir baisiųjų karo pusių, tai belieka palinkėti, kad tokių būtų daugiau mainų. Dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. I Państwu dziękuję bardzo i zapraszam na następny program za tydzień o tej samej porze, a dziś składam najlepsze życzenia z okazji Święta Niepodległości.